W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o tym, jak wygląda proces diagnozowania dziecka zdolnego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Starałam się pokazać Wam, kiedy warto zaprowadzić dziecko na taką diagnozę i co może dzięki opinii z poradni uzyskać. Opowiadałam trochę o takich narzędziach jak indywidualny program czy tok nauczania, albo prawo do zajęć rozwijających specjalne uzdolnienia. Natomiast dzisiaj będzie o tym, co dalej. No bo cały proces edukacji wybitnie uzdolnionego dziecka w realiach współczesnego systemu szkolnictwa w Polsce niestety wcale nie kończy się na dokumencie sporadni. Ten proces tutaj raczej dopiero się zaczyna. Cześć, witam Cię serdecznie w drugim sezonie podcastu Dzieci Zdolne. W tym sezonie spotykamy się pod hasłem Rozumieć, aby wspierać. Ja nazywam się Julia Krzysztofia Krzopa i jestem matką. Rodzice bardzo uzdolnionych dzieciaków często spotykają się z krzywdzącymi stereotypami na ich temat. Trudno im znaleźć merytoryczną wiedzę o tym, jak się o takie dzieci troszczyć i jak je wychowywać. I dlatego właśnie nagrywam ten podcast, aby rodzicom dać wsparcie i pokazać wam, że nie jesteście w tym sami. Zapraszam. Muszę przyznać, że święta i ferie wycięły mnie niestety z rutyny pracy, i przez to nie udało mi się nagrać tego odcinka wcześniej zgodnie z moim planem. Na szczęście wreszcie udało mi się zebrać i jestem gotowa, aby podzielić się z wami garścią przemyśleń o tym, co rodzice mogą właściwie zrobić, kiedy już zdiagnozują swoje dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać właśnie o tych kolejnych krokach. Zastanowimy się nad tym, jak rozumieć i interpretować opinie z poradni. Przeczytam wam fragmenty prawdziwych opinii, aby pokazać wam mniej więcej, jak takie dokumenty mogą wyglądać. Po drugie, pogadamy o tym, jak przygotować się do spotkania ze szkołą w sprawie naszego dziecka i zastanowimy się, jakie nastawienie działa w dialogu ze szkołą najefektywniej, a jakie najmniej. Porozmawiamy też o konsekwencjach, jakie wynikają z opinii w sensie prawnym. Na przykład, co robić, jeżeli szkoła naszego dziecka nie przestrzega zaleceń? Czy my możemy się w ogóle gdzieś odwoływać? Czy szkoła musi ich przestrzegać? Jak w ogóle zawalczyć o to, żeby te zalecenia były przestrzegane? I na koniec poruszę też temat, o którym bardzo rzadko w ogóle się mówi. Czyli yy, sytuacje, w których rodzice po prostu nie zgadzają się z opinią psychologa, albo gdy czują się nią w jakiś sposób skrzywdzeni. Dotkniemy trochę tematu wybitnych uzdolnień i spektrum autyzmu zespołu Aspergera czy ADHD. Wiem z rozmów z rodzicami wybitnie zdolnych dzieciaków, że bardzo często decyzji o jakimkolwiek procesie diagnostycznym dziecka towarzyszy olbrzymia obawa i lęk, że z diagnozy wyjdzie coś nie tak. I rzutka o tym rozmawiamy. A prawda jest taka, mówiąc z angielska, że to jest taki trochę słoń w pokoju, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień i tabu. Zapraszam Was serdecznie. Opinia w ręku. Jak ją czytać? Co z niej wynika? Dzisiaj mówimy o opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli dokumentach, które może wydać o Waszym dziecku każda placówka PPP na Wasze życzenie za darmo. Uwaga, opinia to zupełnie inny dokument niż orzeczenie. I bardzo chcę to podkreślić, że dzisiaj nie mówimy o orzeczeniach. Temu tematowi mam nadzieję, że poświęcę kiedyś cały inny odcinek. Ale wracając do opinii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają urzędowo miesiąc na ich wydanie. I czasami zdarza się tak, że liczą to od momentu, kiedy złożysz osobny wniosek o wydanie opinii. Kiedy więc jesteś w poradni psychologiczno-pedagogicznej, dopytaj Pani w recepcji, jakich formalności musisz tam dopełnić, aby opinię otrzymać, bo bywa też tak, że nikt Ci tego tam sam z siebie po prostu nie powie. W poradniach, jak to w Państwowych placówkach, często wśród pracowników administracyjnych panuje taka urzędowa kultura, że no, kto ma wiedzieć, ten wie, a to sprawia, że tak naprawdę musisz się dopytywać i upewniać, że wszystko dobrze zrozumiałaś czy zrozumiałeś. Ważna sprawa, złóż też wniosek o udostępnienie wyników badań, które były przeprowadzane na Twojej latorośli. Bo jako rodzic, jako opiekun masz pełne prawo do informacji o wynikach. A co więcej, to jest część dokumentacji Twojego dziecka, której możesz później potrzebować w innych badaniach, w innych procesach diagnostycznych. Jak słusznie zauważyła jedna ze słuchaczek, Katarzyno, pozdrawiam Cię serdecznie, niektórych testów nie można powtarzać w okresie kilku czy nawet kilkunastu miesięcy. A przecież może się zdarzyć, że inny psycholog będzie potrzebować surowych wyników Twojego dziecka w jakimś innym celu, w innym badaniu. Wiem od niektórych rodziców, że poradnie nie udostępniały im wcale automatycznie wyników badań, ani informacji w ogóle o rodzaju przeprowadzonych testów. W takich sytuacjach trzeba o to po prostu złożyć formalnie wniosek, po prostu pismo do dyrekcji placówki. I błagam Was, nie dajcie sobie nikomu mówić, że wyniki testów kompetencji poznawczych Waszego dziecka to jest jakiś absolutny sekret, do którego wgląd mogą mieć tylko wtajemniczeni. A też słyszałam o takich historiach. Więc pamiętajcie, informacja o wynikach badań Waszego dziecka to jest informacja, do której Macie prawo. A zatem składamy wnioski o wydanie opinii i o udostępnienie informacji o wynikach badań i czekamy 30 dni. I co potem? Potem dzwonimy, i dzwonimy, i dzwonimy, i dopytujemy, czy dokument już jest gotowy do odebrania. Ja trochę opowiadam o tym z przekąsem, ale to są właśnie moje własne doświadczenia. Mój syn przechodził przez takie procesy diagnostyczne w państwowych placówkach poradni psychologiczno-pedagogicznych dwukrotnie. I tak w PPP numer 7 w Warszawie ten proces przebiegał bardzo sprawnie, ale już w PPP numer 8 przy ulicy Stępińskiej na sam dokument czekałam ponad dwa miesiące. Utknął bowiem w szufladach gdzieś oczekując na właściwy podpis właściwej osoby. Więc pamiętajcie, trzeba dzwonić i dopytywać. A wracając do rzeczy, kiedy wreszcie e, dostajesz cynk, że dokument możesz odebrać z poradni, oczywiście w wersji papierowej, to jak najszybciej chcesz dowiedzieć się, cóż tam takiego napisano. Im częściej rozmawiam z rodzicami uzdolnionych dzieci, lub czytam Wasze wypowiedzi gdzieś w internecie, tym wyraźniej widzę, jak dużym źródłem stresu jest dla rodziców samoczytanie opinii zupełnie obcej osoby na temat własnego dziecka. I dlatego to jest ważne, abyście już na początku rozumieli, jak taki dokument jest konstruowany i po co on w ogóle funkcjonuje. Głównymi elementami opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej są po pierwsze streszczenie wywiadu z rodzicem i dołączonej dokumentacji. To powinien być taki portret z faktów na temat badanego. Po drugie, w opinii znajdziecie stanowisko poradni w danej sprawie. Na przykład udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tak nauki, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną itd., itd. To jest właśnie ta sprawa, którą na początku, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, zaznaczyliście na formularzu, przychodząc w ogóle z dzieckiem do poradni na badanie. Po trzecie, znajdziecie tam uzasadnienie stanowiska. A potem całą sekcję wskazań, czyli wskazania dla szkoły, czy przedszkola, wskazania dla domu i wskazania dla samego dziecka. Z waszego punktu widzenia najistotniejszymi elementami są tak naprawdę stanowisko poradni i wskazania. Obiecałam Wam wcześniej, że przeczytam autentyczne fragmenty, więc teraz czas właśnie na to. Oczywiście to są fragmenty z, z tych dokumentów, do których mam dostęp, czyli naszych własnych. I na przykład stanowisko w sprawie indywidualnego programu nauczania może brzmieć tak. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzamy bardzo wysoki poziom rozwoju ogólnych zdolności poznawczych i intelektualnych oraz wysoki poziom rozwoju kompetencji matematycznych, uzasadniający objęcie ucznia indywidualnym programem nauczania w zakresie matematyki oraz przedmiotów, w których w ocenie szkoły wykazuje on potrzeby edukacyjne wykraczające ponad podstawę programową. Albo fragment stanowiska z innej opinii. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzamy bardzo wysoki ogólny poziom inteligencji u ucznia z trudnościami społeczno-emocjonalnymi. Jak widzicie, stanowisko poradni to jest po prostu jakieś stwierdzenie na temat dziecka, sformułowane na podstawie badań psychologicznych. Szczegóły co do tego, dlaczego poradnia zajmuje takie, a nie inne stanowisko, powinny być opisane dalej w sekcji Uzasadnienie. I tam powinno być ogólnie o wynikach, o zachowaniu badanego w trakcie badania, o przebiegu badania. I o zastosowanych testach. Zauważcie, że badania opierają się o wystandaryzowane testy psychometryczne i zasadniczo dają dość miarodajne wyniki pomiaru inteligencji. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że niekiedy dzieci ulegają podczas badaniu tak silnej reakcji stresowej, że ich wyniki nie są tak wysokie, jak mogłyby być, gdyby tej reakcji nie było. Dlatego podkreślam, że dziecko musi być na badanie gotowe przede wszystkim w sensie psychicznym i emocjonalnym. Nie ma potrzeby fundować go dziecku, dla którego będzie to absolutnie jakieś koszmarne, traumatyczne przeżycie, podczas którego będzie się bać obcej osoby, czy będzie tęsknić za mamą, albo na przykład martwić się o za niski wynik. Drugi ważny element opinii to wskazanie. Nie? I tu już jest większe pole do popisu psychologa piszącego opinię. Jeśli traficie na bardzo doświadczonego specjalistę czy specjalistkę, to możecie tutaj znaleźć naprawdę nieoczywiste i bardzo wartościowe rzeczy. Ale może też się tak zdarzyć, że będzie to bardzo uboga sekcja, napisana sztampowo. Wszystko naprawdę zależy od tego, na kogo traficie, a w przypadku placówek PPP to jest po prostu loteria. Sekcja wskazania jest ważna, bo to właśnie tutaj psycholog, psycholożka starają się tak naprawdę określić, czego właściwie wasze dziecko w szkole i w domu potrzebuje. I teraz, jeśli stwierdzono na przykład bardzo wysoki poziom rozwoju ogólnych zdolności poznawczych, nie? to co takiemu dziecko powinniśmy zorganizować? Jak powinni z nim pracować nauczyciele? O co powinni zadbać rodzice? I znów przeczytam wam fragmenty z naszych własnych dokumentów z poradni. Na przykład takie wskazania zalecono nauczycielom mojego dziecka w klasach 1-3. Po pierwsze, indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb związanych z wysokim poziomem wiedzy. Stymulowanie zdolności matematycznych dziecka, angażowanie ucznia w prezentowanie przed klasą prezentacji tematycznych, wspieranie ucznia przez psychologa szkolnego w dodatkowym wysiłku edukacyjnym i rozwijaniu umiejętności regulacji emocji i stosowaniu strategii regulacji relacji społecznych, umożliwienie uczniowi udziału w zajęciach grupowych rozwijających kompetencje społeczne, pomoc uczniowi w rozwiązywaniu sytuacji społecznie trudnych. Udostępnianie uczniowi miejsca w szkole, gdzie może udać się, aby odpocząć i rozładować napięcie emocjonalne. Dążenie przez nauczycieli do nawiązania indywidualnego kontaktu z dzieckiem i zbudowania pozytywnej relacji. No, to jest oczywiście wybór wskazań, tak? Jakby ja nie czytam Wam całych naszych opinii, ale to są wskazania, które my akurat znaleźliśmy w naszych opiniach. I tak jak wcześniej mówiłam, różni specjaliści, mogą różne wskazania zarekomendować. Natomiast widzicie już, że są to zarówno dość konkretne wskazania dotyczące programu nauczania, jak i takie bardzo ogólne wskazówki co do tego, jak się z takim dzieckiem w szkole obchodzić. Z kolei wskazania dla domu i dla dziecka dostaliśmy w opiniach między innymi takie. Po pierwsze, motywowanie dziecka do udziału w zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania. Po drugie, korzystanie z zajęć w zakresie wzmacniania obszaru społeczno-emocjonalnego. Dbanie o równowagę między czasem spędzonym na obowiązkach i na odpoczynku, wprowadzenie technik uważności, relaksacyjnych, modelowanie właściwych zachowań, i reakcji emocjonalnych, tłumaczenie kontekstu sytuacji, intencji innych osób, pomoc w redukcji stresu, współpraca ze szkołą w zakresie organizacji dodatkowej pracy ucznia i pogłębiona diagnoza w kierunku zespołu Aspergera. Ja osobiście, jako mama, odebrałam te wskazania jako dość ogólne, ale też zdroworozsądkowe i w większości bardzo zbieżne z tym, co już sama uważałam za stosowne. Aczkolwiek jedno z tych wskazań, mianowicie to ostatnie pogłębiona diagnoza w kierunku zespołu Aspergera, było dla mnie, dla całej naszej rodziny czymś nowym. Tego wcześniej w ogóle w rodzinie nie rozważaliśmy. I też muszę przyznać, nasza wiedza na temat zespołu Aspergera była bardzo powierzchowna i powiedziałabym stereotypowa. Poznałam jednak rodziny, które również otrzymały takie wskazania w kierunku właśnie zespołu Aspergera czy w kierunku ADHD, ale potraktowały je z bardzo dużym oporem, lękiem czy nawet jako taką potwarz. I opowiem wam o tym jeszcze później, a tymczasem wróćmy do form wspierania dziecka uzdolnionego. Jakie wsparcie można wynegocjować dla zdolnego dziecka w szkole? Zdaję sobie sprawę, że moje własne doświadczenie dialogu ze szkołą mojego dziecka nie jest doświadczeniem uniwersalnym, bo w końcu są różne szkoły, są różne nauczycielki i nauczyciele, różne bywają dyrektorki czy dyrektorzy. Jednak moim zdaniem jakikolwiek sukces rodzica, dziecka uzdolnionego w dialogu ze szkołą, zaczyna się od dogłębnego przemyślenia, czego ja właściwie od tej szkoły chcę dla mojego dziecka, a czego chciałoby moje dziecko. Dlatego uważam, że warto wręcz trzeba usiąść z drugim rodzicem, a może nawet i z samym zainteresowanym dzieckiem, jeśli jest już na tyle duże, dojrzałe, nie? aby mieć jakieś mądre przemyślenia na ten temat, i po prostu przemyśleć, ustalić, jaki byłby najlepszy scenariusz dla szkolnej rzeczywistości. Bo czego możemy chcieć dla naszego małego zdolnego? Czy chcemy przeskakiwać klasy, a może chcemy nie uczestniczyć w lekcjach z jakiegoś przedmiotu, a zamiast tego mieć ten przedmiot na bardziej zaawansowanym poziomie? A może chcemy mieć jakieś ekstra dodatkowe zajęcia z konkretnego przedmiotu, w którym dziecko ma wybitne uzdolnienia? A może w ogóle nie chcemy chodzić do szkoły, może chcemy przejść na edukację domową? A może po prostu wystarczy nam, że ktoś wreszcie w tej szkole zauważy uzdolnienia dziecka i po prostu będzie mu dawać inne, trudniejsze zadania na lekcjach, albo dawać mu po prostu więcej przestrzeni na realizację w ramach tego przedmiotu swoich pasji i zainteresowań? Bo wiecie, nikt za nas, rodziców, tego nie wymyśli. Nawet jeżeli mamy porządnie napisaną opinię z poradni, z sensownymi wskazaniami dla szkoły, ale na poziomie ogólnym, no to diabeł tkwi w szczegółach. Te szczegóły jednak musicie wymyślić wy sami. Wiem, że fajnie byłoby, gdyby istniała jakaś taka przetarta, najlepsza ścieżka postępowania z takimi nieprzeciętnymi dziećmi w placówkach edukacyjnych, taki szablon best practice. Jednak muszę was zmartwić. Takiego szablonu postępowania po prostu nie ma. Bo każde dziecko jest inne, każde wymaga czego innego, i na tym polega właśnie właściwie przekleństwo indywidualizacji ścieżki edukacyjnej, że trzeba ją indywidualnie wymyślić, bazując na różnych publikacjach, ale także historiach i anegdotach innych rodzin. I dlatego właśnie zachęcam Was, edukujcie się, czytajcie, rozmawiajcie z innymi rodzicami podobnych dzieciaków. Na stronie odcinka na www.dziecizdolne.pl wkleję Wam linki do fajnych publikacji, które mogą Was w tym wesprzeć, jak na przykład przewodnik Ośrodka Rozwoju Edukacji, czy przewodnik Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Pamiętajcie też, że za dzieckiem o szczególnych uzdolnieniach stoi prawo. Szkoły powinny stosować się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Na mocy paragrafu 9 tego rozporządzenia możecie domagać się od szkoły czy przedszkola, aby zorganizowano dla Twojego dziecka zajęcia rozwijające specjalne uzdolnienia w maksymalnie 8-osobowej grupie, albo zajęcia socjoterapeutyczne, jeżeli wskazuje na taką potrzebę opinia sporadni. W przypadku mojego syna udało się w szkole już na etapie nauczania początkowego uzyskać dla niego dodatkową godzinę zajęć indywidualnych, jeden na jeden z matematyki z nauczycielem starszych klas, a także indywidualizację programu nauczania. Znam też rodziny, gdzie ze względu na szczególne uzdolnienia zorganizowano dziecku indywidualny tok nauczania umożliwiający promocję do kolejnej klasy w trakcie roku szkolnego, czyli realizowania dwóch klas w ciągu jednego roku. Ja sama, ale to było oczywiście w innych realiach szkoły średniej lat 90., również miałam indywidualny program nauczania z języka polskiego. I dzięki temu wtedy szkoła zapewniała mi dodatkowe dwie godziny zajęć tygodniowo w małej grupie, a z pozostałych przedmiotów na przykład nauczyciele nie mogli mnie odpytywać na ocenę bez yy, zapowiedzi. Dlaczego o tym mówię? Bo choć zdaję sobie sprawę, że szkoły są bardzo różne, to chcę wam po prostu pokazać, co jest w ogóle możliwe. Bo często jest tak, że jeśli wiemy, że ktoś inny był w stanie się jakoś całkiem przyzwoicie urządzić, korzystając z dokładnie tych samych ogólnodostępnych narzędzi, to bardziej nas to ośmiela do własnych działań, do własnych oczekiwań. I myślę, że samej mnie to pomogło w dbaniu o prawa mojego dziecka, że wiedziałam, jak można to poukładać na bazie swoich własnych młodocianych doświadczeń. Ale mam świadomość, że nie każdy tak miał, i dlatego chcę się z tym z Wami po prostu dzielić. Z jakim nastawieniem iść do szkoły, czyli dywanik versus partnerstwo. Szkoły przedszkola są bardzo różne, ale w dialogu bardzo wiele zależy od tego, z jakimi założeniami na ich temat ty, jako rodzic, do nich podchodzisz. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że szkoła to nie jest razem tam monolityczny byt, w którym wszyscy myślą tak samo. Dlatego, kiedy mówię szkoła, mam na myśli tak naprawdę ludzi, którzy ją tworzą: to są nauczycielki, nauczyciele, dyrektorki, dyrektorzy, inni uczniowie, inne uczennice i też inni rodzice. W moim doświadczeniu zawsze najlepiej sprawdzało się partnerskie podejście do nauczycieli czy dyrekcji placówek, do których chodziło moje dziecko. A co rozumiem przez partnerskie podejście? Otóż zakładam, że moje dziecko ma dokładnie takie samo prawo do zaspokojenia swoich specyficznych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, jak każdy inny uczeń w tej szkole. Po drugie, ufam kadrze pedagogicznej, że chce dobrze dla mojego dziecka i że uważa jego potrzeby za równie ważne, co potrzeby innych uczniów. Zakładam też, że tak jak ja wiem na temat mojego dziecka rzeczy, których szkoła nie wie, tak samo osoby w szkole mogą wiedzieć o moim dziecku coś, czego ja nie widzę, nie wiem, nie dostrzegam. Po czwarte, ufam, że kadra pedagogiczna i dyrekcja mogą mieć dobre pomysły co do tego, jak z moim dzieckiem postępować. Taka jest moja postawa wyjściowa i zawsze na początku relacji z osobami uczącymi moje dziecko staram się wyraźnie, bezpośrednio to zaakcentować. Aby osoby po drugiej stronie po prostu wiedziały, że ja traktuję je po partnersku. Oczywiście, w trakcie rozmów i obserwując rzeczywiste zachowanie nauczycieli wobec mojego dziecka, wobec mnie czy mojego męża, ja mogę to wszystko rewidować. Wiem jednak, że nie wszyscy rodzice przyjmują taką pozycję wyjściową. Nieraz czytam opowieści rodziców uzdolnionych dzieciaków, którzy wprost piszą: Poszliśmy do dyrektorki na dywanik. Wiecie, kiedy tak myślicie o swoich spotkaniach z menedżerem placówki edukacyjnej, z której korzystacie, no to od razu stawiacie się w pozycji mało sprawczego, podwładnego, którego co najwyżej można jakoś tam obsobaczyć yy, i wezwać do porządku. I to nie jest dla was dobra postawa. Bardzo utrudnia partnerski dialog, kiedy od razu stawiacie się poniżej dyrektora, dyrektorki. Ale nie jest też dobra druga skrajność, czyli taka roszczeniowo-agresywna postawa, że. Szkoła nic nie rozumie, tłam się zdolnych, a nauczyciele to idioci, którym trzeba wszystko kawa na ławę wyłożyć. Też często spotykam rodziców z taką postawą i, znając doświadczenia, niektórych rozumiem doskonale, skąd takie przekonanie może się brać. No, z poczucia dużej krzywdy w szkole. Jednak jeśli rodzic zaczyna dialog ze szkołą o swoim dziecku z takim właśnie przekonaniem, to automatycznie stawia się na przegranej pozycji. Dlaczego? Bo taka postawa tworzy, kreuje wizerunek rodzica buca, aroganckiego, przekonanego o własnej wyższości. A ludziom odbieranym jako aroganccy naprawdę trudno jest być skutecznym adwokatem potrzeb swojego dziecka w szkole. Dlatego rekomenduję Wam bardzo podejście partnerskie. Nawet jeśli gdzieś w głębi ducha czujecie się skrzywdzeni albo mało małoważni, po drugiej stronie stołu zawsze jest człowiek, który ma jakieś swoje doświadczenia, być może nawet z dziećmi podobnymi do Waszego. Ma jakieś swoje obawy, jakieś swoje preferencje i też zobowiązania wobec innych ludzi. I warto, żebyście też to dostrzegali. Podsumowując więc, ramowy protokół działania po tym, jak już macie opinię z poradni, moim zdaniem powinien być taki. Po uzyskaniu opinii przedyskutowujecie i ustalacie jako rodzina, czego chcielibyście od szkoły dla swojego dziecka. Potem, w zależności od kalibru Waszych życzeń, Umawiacie się na spotkanie albo z wychowawcą, dyrekcją, albo konkretnym nauczycielem. Na spotkanie przybywacie z opinią. Możecie wcześniej zrobić sobie ksero, żeby zostawić ją po prostu w szkole. Zaczynacie spotkanie od ustalenia partnerskiej dynamiki relacji. Zaznaczacie, że ufacie im, że chcą dla waszego dziecka jak najlepiej. Potem przechodzicie do tego, że dziecko przeszło badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przekazujecie opinię i stwierdzono wyjątkowe uzdolnienia w jakimś zakresie. Nie zaczynacie od razu od dyktowania swoich pomysłów, ale od postawienia pytania. Chcielibyście dowiedzieć się, jakie szkoła ma doświadczenia w pracy z takimi dziećmi i jakie ma pomysły w związku z tą diagnozą. Dalej słuchacie z otwartością, co druga strona ma tutaj do powiedzenia. Być może oni dojdą do takich samych wniosków jak wy. Jeśli rozmowa jest ciekawa i widzicie zainteresowanie drugiej strony tematem, Sugerujecie swoje pomysły, ale najlepiej róbcie to tak, aby osoba po drugiej stronie była przekonana, że to są jej własne, a nie wasze pomysły. Bo ludzie najchętniej i z największym zapałem realizują swoje własne wizje, a nie cudze. Czasami zdarza się też tak, zwłaszcza wśród młodszych stażem nauczycieli, że nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z takimi dziećmi jak wasze. I wtedy, gdy widzicie, że po drugiej stronie absolutnie nie ma dobrych pomysłów, Formułujecie swoje konkretne oczekiwania, posiłkując się najlepiej publikacjami dla nauczycieli, jak na przykład ten wspomniany wcześniej poradnik Ośrodku Rozwoju Edukacji ORE. Na koniec spotkania warto, żebyście podsumowali, co się teraz wydarzy. W naszej szkole, po takim spotkaniu, pani pedagog przygotowała arkusz dostosowań programu nauczania, w którym znalazł się punkt po punkcie plan działania szkoły, który obejmował większość wskazań z opinii. Możecie się domagać tego samego, czegoś podobnego, a potem po prostu monitorować, czy ten plan jest realizowany. Co robić, gdy szkoła nie stosuje się do zaleceń? Bywa też niestety i tak, że spotkania rodziców z dyrekcjami czy wychowawcami nie wyglądają tak modelowo, a nauczyciele i dyrekcje nie chcą stosować się do zaleceń z opinii psychologiczno-pedagogicznej. Czasami padają argumenty, że. Hmm, przecież w klasie jest 30 dzieci, że nie da się każdemu wszystkiego indywidualizować, albo też, że dziecko nie może być wyróżniane specjalnym traktowaniem, bo co pomyślą inne dzieci, co pomyślą inni rodzice, itd, i tak Czasami oczywiście zdarza się tak, że szkoła generalnie chce zalecenia realizować, ale nauczyciele po prostu o tym zapominają. No bo słuchajcie, dzieciaków w szkołach naprawdę jest sporo i trudno czasem spamiętać, komu jakie indywidualizacje się należą. W takich sytuacjach często wystarczy po prostu się regularnie przypominać. Ale jeśli sytuacja wydaje się oczywista i widzisz, że po prostu kadra pedagogiczna nie chce, nie ma zamiaru stosować zaleceń, no bo nie, to co ty jako rodzic możesz wtedy zrobić? Możesz na przykład zareagować formalnie. I to jest z mojego doświadczenia coś, co działa najefektywniej. Bo jest ślad papierowy, jest czarno na białym napisane o co chodzi, i trudno mieć wątpliwości co do tego, kto czego chciał, kto jakie miał intencje. Poza tym, gdy dyskusje przenoszą się na papier, ludzie mają tendencję do klarowniejszego formułowania myśli niż gdy toczą dyskusję na żywo. Trudniej wtedy dać się ponieść emocjom, czy wpaść w pułapkę przypisywania wrogich intencji ludziom, którzy po prostu się z nami tylko nie zgadzają. Dlatego moja rekomendacja jest taka. Po prostu za zaadresuj do dyrekcji szkoły nieagresywne, ale stanowcze pismo i złóż je w sekretariacie, tak jak to się składa w urzędzie. Wyraź w tym piśmie ubolewanie, że przedstawiliście jako rodzice tyle a tyle tygodni temu zalecenia z państwowej poradni, związane z faktem, że u dziecka stwierdzono szczególne uzdolnienia, że na mocy rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej pragnęlibyście, aby te zalecenia były przez szkołę realizowane, w szczególności które zalecenia. Ale z przykrością jednak zauważacie, że zalecenia nie są realizowane i prosicie o wyjaśnienie. Po takim piśmie sytuacja może się rozwinąć tak, że szkoła odpowie i sytuacja się zmieni, albo też, że odpowie negatywnie i nie zmieni się nic a nic. I co wtedy? Jeśli macie wybór co do placówki edukacyjnej dla dziecka, to ja osobiście rekomendowałabym po prostu poszukanie innej, bardziej przyjaznej dziecku szczególnie uzdolnionemu. Z doświadczenia własnego i licznych innych rodzin wiem, że takie szkoły w Polsce istnieją, nie tylko prywatne. Swoją drogą, moim marzeniem jest stworzenie aktualnej bazy takich szkół, która pomagałaby rodzicom w wyborze. Jeśli ktoś z Was, słuchacze i słuchaczki, chciałby się w taki projekt zaangażować, koniecznie odezwijcie się, błagam. W gorszej sytuacji są ci rodzice, którzy nie mają wyboru. Ja ze smutkiem obserwuję, jak uciekają od wrogo nastawionych szkół do edukacji domowej, która, no nie oszukujmy się, dla rodziców jest ogromnie wymagająca, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, które muszą pozostawać pod opieką dorosłych. Tym, którzy nie chcą decydować się na szkołę w domu, pozostaje eskalacja do poziomu kuratorium. Wówczas tym ważniejsze jest, żeby mieć kompletną dokumentację rozmów ze szkołą, opinie z poradni, pisma, które były z reakcją wymieniane. Traktowałabym jednak skargę do kuratorium jako ostateczną ostateczność w sytuacji, gdy naprawdę wyczerpaliście wszelkie inne miękkie metody rzecznictwa. Podkreślam to dlatego, że są też rodzice, którzy od straszenia kuratorium zaczynają wszelkie rozmowy ze szkołami. Tym samym z automatu już na wejściu robiąc sobie wrogów w całej szkole. Naprawdę nie róbcie tego sobie ani swoim dzieciom, bo to do niczego konstruktywnego was nie doprowadzi. Co robić, jeśli nie zgadzam się z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Na koniec już ostatni temat. Czasami dostajemy w poradni opinię, z którą po prostu się nie zgadzamy. Czasami dzieje się tak wtedy, gdy decydujemy się na proces diagnostyczny już z jakimiś oczekiwaniami co do wyników. A opinia tych oczekiwań nie potwierdza. Dla każdego rodzica to zawsze jest super stresujące, kiedy ktoś inny wydaje opinię na temat jego dziecka. Dla mnie też było. No bo, hello, przecież to ja znam moje dziecko najlepiej. Jakim cudem ta pani, czy ten pan, po kilku spotkaniach z moim dzieckiem może w ogóle sformułować jakąś kategoryczną opinię, diagnozę na jego temat? I czasami rzeczywiście zdarza się, że w trakcie spotkań diagnostycznych psycholog nie wykrył w dziecku tego, co my, jako rodzice, widzimy na co dzień. Albo też, że zaobserwował coś, czego my, rodzice, nigdy nie zaobserwowaliśmy. Wtedy warto poprosić o konsultację z psychologiem-diagnostą i zapytać, dlaczego tak jest. Dlaczego na przykład ja widzę w domu, że moje dziecko potrafi być regularnie skupione przez kilka godzin, zajmować się na przykład robieniem zadań, składaniem origami, czy czytaniem książki, a diagnosta na przykład stwierdził duże trudności z koncentracją. Albo co to może znaczyć, że moje dziecko w domu Interesuje się trudną tematyką naukową, wykonuje bardzo trudne zadania z zakresu programu nauczania kilku klas powyżej swojego wieku, a test inteligencji przeprowadzony w poradni w ogóle nie wykazał tych zdolności. Albo dlaczego tak jest, że ja widzę moje dziecko jako towarzyskie, pogodne, ekstrawertyczne, a psycholog diagnosta sugeruje pogłębienie diagnozy w kierunku spektrum autyzmu, który mi się w ogóle z towarzyskością i ekstrawertyzmem nie, nie kojarzy. Gorąco was zachęcam do otwartości i podrążenia w obserwacjach psychologów, którzy diagnozowali wasze dziecko. Oni nie są wyroczniami, ale mogli coś zobaczyć. Dlaczego? Ano dlatego, że my, jako rodzice, mamy bardzo ograniczoną perspektywę. Siłą rzeczy my obserwujemy, jak zachowuje się nasze dziecko tylko i wyłącznie w naszym własnym towarzystwie. A to samo dziecko może przy innych osobach zachowywać się inaczej, i bardzo warto o tym wiedzieć. Na przykład. Może się okazać, że ono nie mówi do innych osób niż rodzina, czyli objawia tzw. mutyzm wybiórczy. Albo może zmagać się z lękiem społecznym i przez to nie nawiązywać kontaktu z obcymi osobami. Albo może nie być w stanie w ogóle skupić się, czy zrealizować nawet prostego zadania, o ile to nie należy do jakiegoś specjalnego zainteresowania, typu nie wiem, dinozaury, pociągi czy matematyka. Albo może na przykład nie kończyć zadań, o ile nie ma przy nim kogoś, kto mu tego pilnuje, kto przypomina. A w domu tak się składa, że zawsze ktoś dorosły pełni tę rolę. Uważam, że jako rodzice bardzo często nie dostrzegamy pewnych rzeczy u naszych dzieci i wiele zachowań przyjmujemy za spodziewane, zwyczajne, po prostu dlatego, albo że sami tak mieliśmy, albo dlatego, że po latach się już do tych zachowań przyzwyczajamy. Tymczasem z perspektywy osób trzecich, które funkcjonują w bardziej typowy, powszechniejszy sposób, takie niektóre zachowania mogą budzić wiele negatywnych. Wykluczających czy wręcz czasami agresywnych reakcji. Na przykład wyobraźcie sobie dziecko, które jest bardzo bystre, chętnie dzieli się wiedzą, chętnie opowiada o swoich zainteresowaniach i pasjach, ale nigdy nie odpowiada swoim kolegom i koleżankom na cześć. Nie? Ani też samo z siebie nigdy się z nikim nie wita, bo po prostu nie inicjuje nigdy samo z siebie kontaktu. I to nie jest jakaś jego przemyślana decyzja wynikająca z tego, że ona nie lubi swoich kolegów. Nie, ono po prostu nie widzi pewnej konwencji, nie dostrzega, że w komunikacji no, ludzie oczekują od siebie wzajemności gestów. I takie dziecko, które nie mówi cześć nikomu, stopniowo będzie przez swoją grupę rówieśniczą w szkole wykluczane. Bo ono po prostu nie łapie, nie czuje tej takiej bardzo podstawowej, naturalnej konwencji. A potem z tego wykluczania stopniowo bierze się duże poczucie osamotnienia. A od osamotnienia już tylko jeden krok do głębokich zaburzeń depresyjnych. Gdyby tylko ktoś zauważył, prawda, że to dziecko już na początku swojego funkcjonowania w szkole nie miało instynktu odwzajemniania kontaktu, gdyby tylko ktoś popracował z nim nad tym, aby potrafiło, nie bało się tego kontaktu inicjować, odwzajemniać, o ileż łatwiej byłoby potem takiemu młodemu człowiekowi funkcjonować pośród ludzi. Uważam, że najgorsze co my, rodzice, możemy swojemu nieprzeciętnie uzdolnionemu dziecku zrobić, to przekonać je, że jako osoba bardzo zdolna praktycznie zawsze ma rację, a źródłem jego wszelkich niepowodzeń czy stresów są tylko i wyłącznie inni ludzie, którzy są po prostu nie dość inteligentni, aby je zrozumieć. To jest pułapka, w którą zdolnym dzieciakom super łatwo wpaść, bo one rzeczywiście przecież. Bardzo często mają rację i rzeczywiście inni często nie dostrzegają szczegółów i niuansów, które te wybitnie, inteligentne dzieciaki dostrzegają. Ale oprócz wybitnych uzdolnień i ultrawysokich ilorazów inteligencji, ci młodzi ludzie mogą również zmagać się z rozmaitymi deficytami. I o tym właśnie o supermocach, ale też deficytach, które występują u bardzo zdolnych dzieciaków, będzie w kolejnym odcinku, który postaram się wrócić do sieci już za dwa tygodnie. Tymczasem mam nadzieję, że udało mi się choć trochę zachęcić Was do asertywnego, partnerskiego i konkretnego dialogu ze szkołami waszych wyjątkowo uzdolnionych dzieci. Dajcie znać w komentarzach, jak wyglądały wasze jako rodziców relacje ze szkołami czy przedszkolami. Czy omawialiście z nimi opinie z poradmi? Czy ze szkoły były raczej otwarte, czy może stawały okoniem i lekceważyły zalecenia? Bardzo będę wam wdzięczna, jeżeli podzielicie się swoimi historiami. Tym samym pomożecie też innym rodzicom, którzy szukają inspiracji do działania. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Wszystkie linki i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie odcinka na www.dziecizdolne.pl. A ja teraz gorąco zapraszam Was do subskrybowania tego podcastu. Jeśli oglądacie na YouTube, kliknijcie kciuka w górę, a najlepiej dodajcie komentarz. A jeśli słuchacie, to koniecznie zafollowujcie lub dodajcie do ulubionych, zostawcie swoją ocenę. Najbardziej motywują mnie do regularnej pracy nad tym projektem, wasze komentarze. Nawet takie zupełnie minimalne, jak emoji, bo wtedy wiem, że jesteście, że słuchacie, że to się komuś do czegoś w ogóle przydaje. Sprawiacie mi tym samym nieocenioną radość. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.